Gdyby była możliwość kiedyś stworzenia swojej własnej konstytucji, to ja zdecydowanie apeluję o artykuł na jeden zwykły, gorszy dzień. Taki po prostu prawilny, smutny, może nie smutny, ale taki chamski, gdzie każdy może sypać czarnym żartem i w tym miejscu chciałabym przeprosić moją siostrę, moją rodzinę, moich przyjaciół i każdego, kto na przystanku kiedyś trafił na mnie z moim gorszym dniem. Amen. Za długo pomyliłam przystanki, siedzę bezczynnie, marnuję czas, zalicza wpadki, wszystko wypada mi z rąk, szkło, twój numer pytania, na miłość boską przestanę wymieniać same negatywne zdania, gdyby nie kalkulator snu i policzone fazy, gdzie z Greta byłby nieubłagany. Nie mam humory i uwierz, że gdyby było to łatwiejsze, niektóre dni moi najbliżsi wystrzeliliby mnie w powietrze i czuję zapach atmosfery, ale jest tak fałszywy, że na samą myśl wolę żyć na niby, gdzie ta prawda, co dawała nam słodkich inspiracji, dziś gdy wracam do tego, to jest nie świadomością wielki rapy, ale nie chce mi się na to dziś wkurwiać, nawet wychodzę, zamykam drzwi, odmawiam cenzuralny alfabet, ale dziś nie chce mi się na to wkurwiać, nawet wychodzę, zamykam drzwi, odmawiam cenzuralny alfabet, bo mam gorszy dzień, gorszy dzień, gorszy dzień, dziś mam gorszy dzień, gorszy dzień, gorszy dzień, bo mam gorszy dzień, gorszy dzień, gorszy dzień.